Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku. Zagrajmy w Gothic 1 kopalnia. Jak pamiętacie, ja sobie od razu zrobię tutaj stały zapis, już F5 zrobiłam. Jak pamiętacie, można powiedzieć, że skończyliśmy w tym miejscu naszą przechadzkę. I tutaj była taka dziwna ściana, która sprawiła, że się jakby poszłam utopić. Oj, widzę, że to się znów stało. Ajajaj, nie wiem, czy będziemy w stanie w ogóle tu przejść do tamtych strażników. Chyba nie. Jednakże boję się, że bez tego nie zrobię zadania. Strażnik, strażnik, strażnik. Okej, okay, tutaj są sami strażnicy. To ja się wiecie co, nie będę martwić tym. Moi drodzy, mamy za zadanie dalej pocieszać kopaczy. Tutaj już byliśmy i porozmawialiśmy z wszystkimi. Mamy też do znalezienia pochodnie. Oh my god, skąd ja mam tyle zadań? Pamiętałam tylko dwa zadania. Ach, to jest o tym strażniku. E, brzytwa. E, dobra, piłowanie drewna. Mhm. Dobra. Myślę, że jeszcze mamy kilku kopaczy do ogarnięcia, bo gdyby nie to, to już byśmy to pewnie mieli zrobione. Także dzisiaj kontynuujemy pocieszanie kopaczy. O Boże, ależ wielkie zadanie, co tak siedzisz. W ogóle, gdzie ten gość mógł zgubić pochodnie? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra sprawa, ciekawa. Właśnie, co on tam z tą pochodnią pierdzielił? Mineralna. Kopacz Hugo otrzymał klucz, który pozwala otworzyć kufer, w którym znajduje się pochodnia. Kufer jest ukryty gdzieś w kopalni. Gdy go postraszyłem, Hugo dał mi klucz. Okej. Okay. Kurde, widzę, że są bardzo złudne te przejścia. Opa! Wow, udało się. Dobra, tych kopaczy już ogarniałam. Tych grzybów też nawet nie zbieram, bo mi się po prostu nie chce. O Boże. Gdzieś w kopalni, tak? No, tutaj nie widziałam żadnej skrzynki, jakiejś takiej bardzo konkretnej. E, pamiętajmy, że kopalnia się nam wali na głowę. E, Także no. Tutaj też już prawdopodobnie wszystkich kopaczy ogarnęłam. Powinniśmy wejść troszeczkę wyżej teraz w poszukiwaniu kopaczy, bo z tego co pamiętam, to tych właśnie ogarniałam. A ja tutaj właśnie, o tutaj jeszcze na górze nie byłam. Trzeba przede wszystkim rozmawiać z tymi kopaczami, którzy nie mają imion. Więc... A ty co nagle uznasz, że będziesz złaził? Wszystko stracone, no nieważne. Będziemy go uspokajać. Wybaczcie, że już to będę przeklikiwać, bo po prostu... A macie zmianę miejsc, dobra. Będę to przeklikiwać, ponieważ po prostu... Już to słyszeliśmy w ostatnim odcinku. A ja się po prostu nie będę bawić. Dobra. Także to miejsce też mamy załatwione. Z tym kopaczem chyba też rozmawiałam, dokładnie. A z tym kopaczem... Tak, bo z Psydonem właśnie pamiętam, że gadałam. Co to za imię w ogóle? A nie mogę cię, przepraszam, nie wiem, oskarżyć o zażywanie narkotyków? Że tak yy, brzydko powiem? Znaczy brzydko, normalnie. Sidon. Ależ ty jesteś narąbany. Dobra, nieważne. E, strażnik. E, what the fuck? Rozdejmę źródy. No, nie potrzebujemy go używać. Przynajmniej nie teraz. E, z Rexem też już rozmawiałam. E, wiecie co? Pozwólcie, że przez, przed tymi przejściami będę robiła zapis. Bo się boję, że wpadnę gdzieś po teksturę. Kopacz. E Z tobą też już chyba gadałam. Dokładnie. Ze strażnikami nie ma co rozmawiać, bo oni jakoś bardzo zamętu nie sieją. Tu jest łóżko, jakiś kuferek. Nie mogę otworzyć. Mogę się dostać na górę? Jasne, że nie. Bo po co? Komu? W ogóle? Miałam już nie zbierać tych piekielników, ale jak mi się od... jak oberwę gdzieś, to przynajmniej będę miała czym zrobić amciu. Więc wezmę to. Może nie wszystko, ale te kilka rzeczy. Dobra, i tak wziąłem wszystko. Nie oszukujmy się. Nie wiem, dlaczego te teleporty nie działają. To jest bardzo dziwne. Dobra, miałam brać ze stosu. Widzę, że tutaj jeszcze deski zostały. A ja myślałam, że już nie ma desek. Dobra, to przepiłujemy i powinno być git. No jak. No, już myślałam, że nie mam. Będziemy piłować drewno. Dobra, drewno przypiłowane. Czy ty jesteś już ze mnie zadowolony? Nie. Nie, bo po co? Aha, bo tych desek one się tu respią. Rozumiem. Czyli mam to partiami piłować po prostu. Dobra. No to dzisiaj piłujemy deski. Pół odcinka. Co wy na to? Będziemy dzisiaj piłować cały dzień O, dziękuję! Dużej nie będę się, nad, nie będę cię nadwyrężał O, to 10 bryłek rudy w dowód za pomoc? Nie wiem, whatever, nie słyszałam przeczytać Z wężem rozmawialiśmy, on dziś zgubił tę swoją brzytwę Czy jak ja to sobie zbiorę, to dostanę po łapskach? Nie Hehe, he, mam bryłki? Pochodnia Z ciebie nie mogę zabrać nie rozumiem, czemu te pochodnie są podpisane, skoro nic kompletnie się nie da z nimi zrobić. Kto to wymyślał? Dobra, w tej części z tego co pamiętam mnie jeszcze nie było. O, tu jest kucharz? Siema. Nie rozmawialiśmy chyba jeszcze. No jasne, że nie, nie byłam tutaj przecież. No, czyli mamy kolejnych kopaczy do pocieszania. Fajnie wiedzieć. O, garb. Siema. Okej, okay, czy muszę pocieszać faktycznie tych bez imion? O, lepiej tam się pilnuje, bla bla bla, wiadomo. E, strażnik. E, tam są dalej pełzacze. Ja nie wiem, czy chcę tam iść. Ja miałam z jakimś strażnikiem pogadać, nie? Ale to miał być jakiś strażnik u góry. Jak to tam było z tym zadaniem? E, odpoczynek. Strażnik On. bardzo w rzeczywistości jest strażnikiem świątynnym. Chcę dostać miejsce, które jest wyżej, przed wejściem do pierwszego tunelu. Dobra, czyli wiem gdzie, okej. Okay. Dobra, na razie się w stronę pełzaczy nie pcham, że tak powiem. Nie ma to większego sensu. Naszym zadaniem jest pocieszanie kopaczy, więc... A, to są krzesła, OK. Skoro tak, to muszę się upewnić, czy udało mi się... W... Z Majkiem rozmawiałam? Możesz mi pomóc zwiększyć siłę? Aha, no tak, ty uczysz siły. Na razie nie mam punktów, więc do zobaczenia. Yy, nie wiem, czy z tymi kopaczami rozmawiałam. Tak. Powinnam z nimi rozmawiać, więc już tego drugiego nawet nie będę zaczepiać. Tutaj są kolejni kopacze. Kojarzy mi się, że z nimi również rozmawiałam. O! Jednak nie. Dobra. Nie chcę tej bryłki kop... no, kopaczu. O, tam bredzisz, że nas zeżrą pełzacze. Nikt nas nie zeżre. Dobra. E, tutaj jest kolejny strażnik. Czy ja już z większością porozmawiałam? To nie jest pierwszy tunel też, prawda? Nie, bo to tam wyżej jeszcze było. Dobra. Tam, e, to był tunel nad Janem jeszcze. Tutaj też jest jeszcze jeden, ale to też nie ten. E, Kopaczu? Jak to jest, że z tamtymi nie rozmawiałam, a z tobą rozmawiałam? Coś tu się dziwnego stało. Ciekawe, czy już w wystarczającej liczbie kopaczy jakby pomogłam, że tak powiem. Tutaj jest Ray. Rozmawiałam z Rejem? A ty akurat teraz pijesz piwo? Eddy? Koniec. meza. A, tak, ty uczysz skradania. Zaczepiłeś mnie tam przez chwilę. Dobra, w porządku. No to sprawdźmy wyżej. Jeszcze tam na górze właśnie są chyba kopacze, przynajmniej kilka z nich. Um, a może Jan coś mi powie? Mieliśmy niesieć zamętu. O, rozmawiałem z pewnymi kopaczami, nowy poziom. Dobrze, wiele kopaczy podniosło się na duchu, więc moje zadanie wykonane. Tak, jeśli się nudzisz, znajdę coś dla ciebie, możesz zająć się naprawą stropów. Trzeba szukać oderwanych desek wiszących na walkach i przybijać je na miejsce. Masz tu młotek. W kopalni jest sześć miejsc, które wymagają naprawy. Od jutra może zaczynać. Do zobaczenia. E, dobra, ja już widziałam te deski. Ale jeszcze bym chciała porozmawiać z innymi, bo nie z wszystkimi rozmawiałam. Strażnik. Alberto, rozmawialiśmy? Tak, bo mogę z tobą handlować, więc mam cię zapisanego jako handlarza. E, dobra, czyli e, deski, tak? To wiecie, co dobrze by było udać się na samą górę. A z Victisem rozmawiam? Co tu robisz? Graham zachorował i tylko siedzi obok Jana, więc jestem tu po to, żeby kopacze z naprzeciwka wykonywali swoją pracę. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę nauczyć się panowania nad ciałem. Ta sztuka się nazywa akrobatyka. Z tą umiejętnością będziesz mógł skakać dalej i bezpiecznie lądować po upadku. Koszt nauki to 50 bryłek rudy. 10 punktów. Moglibyśmy dać sobie w siłę, bo prawdopodobnie za niedługo też będę się chciała wybierać na pełzacze. Ale no, Ulbert. Przecież ja nic ci nie zrobiłam. Witam, co porabiasz? No cóż, obecnie troszczę się o żywność. Powinniśmy teraz oszczędzać, kiedy kopalnia jest zawalona. Zadbam, aby mięso nie przepadło. To interesujące, do zobaczenia, do zobaczenia. A tym. A handel? Okej, okay, masz trochę bryłek, trochę żarcia. Dlaczego masz tu zupę grzybową? Kopalniane grzyby są trujące. Tak, ale kucharze gotują zupę w kotle. Podczas gotowania część trujących właściwości ginie. Zawartość substancji trujących w porównaniu ze surowymi grzybami jest tak mała, że kopacze zjedzą zupę bez wahania. Gdzie tu haczyk? Takie grzyby nie są jadalne, jak na przykład piekielnik. Tak, ale te grzyby pobudzają. To jest właśnie to, czego kopaczom potrzeba przy ciężkiej pracy. Więc zrodziła się poważna konkurencja dla obozu bractwa śniącego? Efekty może i są, ale jakość bagiennego ziela jest lepsza. Teraz, kiedy znaleźliśmy się w pułapce i bagiennego ziela brak, tutajże grzyby mają ogromne znaczenie. To interesujące. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działaniu grzybów i o tym podobnych, idź do Psydona. Spędzę cały swój czas przytłoczni w pobliżu Dużej Bramy. No i dziękuję za informację. Widzieliśmy, co Psydon odprawia i Psydon na rąbany łazi cały, nie? Także polecam. Tak, na pewno jest wszystko z nim w porządku. Dobra, wejdźmy jeszcze na górę, bo może na górze jeszcze są jakieś deski. Ja już widziałam kilka z nich, ale też nie przyglądałam się za zanadto, więc może być ich więcej. Dlatego chciałabym się przejść i zobaczyć po prostu. Sprawdźmy to. Tutaj jeszcze jest jeden strażnik. O, tu jest jeszcze jeden, kolejny. Calvin i Albert. Witaj. Witaj, Albert. Przeżyłeś tą pnięcie w kopalni? Witaj, Torek. Łaziłem tu i zastanawiałem się, dlaczego zawaliła się kopalnia. Tak, widzę to. Konstrukcja koło ciebie też runęła. Niestety nie ona jedna. Na wyższym poziomie pomostu naszej przepięknej kopalni prawie wszystkie zniszczone. Myślę, że szybko wyjaśnimy przyczynę zawalenia się kopalni, żeby następnie podjąć takie środki, aby to już więcej nie nastąpiło. Cóż, teraz już za późno. Zobaczy, co tu będę mógł odbudować. Zrób to, na razie. Kalwin? Zagomeza? Witaj, Kalwin, jak leci? No cóż, nie za dobrze. Odpowiadałem tu za system teleportacyjny, on po wstrząsach nie funkcjonuje. Problem w tym, że dałem Drake'owi klucz do centralnego węzła. Niestety nasz wspaniały Drake zginął w czasie wstrząsów i nie wiem gdzie ten klucz. Nie było przy nim klucza, sprawdziłem, zanim go pochowaliśmy. I co teraz zrobisz? No cóż, jeśli tylko odnajdę ten klucz. Niech zgadnę, mam go poszukać, pomożesz. No cóż, wydaje mi się, że w poszukiwaniu tego klucza nie zaszkodzi obejrzeć tego wszystkiego jeszcze raz. Najlepiej zacząć od pomostu przy wyjściu, gdzie był posternek Drake'a. Dobra. Czyli już wiem, dlaczego te teleporty nie działają, nie? Mogłam od razu gadać z tymi ludźmi, to bym od razu wszystko wiedziała. Łopanie nie spadnij, tam chłopie. Aaron, coś z tobą? Czemu chlejesz na służbie? Halo? Co się stało ze Snipesem? Przygniotło go w czasie wstrząsu, spadłek skały na niego. Prócz jego przywaliło jeszcze kilku innych kopaczy, jak zapewne już wiesz, Drake'a. Dam ci dobrą radę. Wystrzegaj się zapadłysk w miejscach, gdzie runęły kamienie. Dzięki za ostrzeżenie. No, domyślam się, bo ja mam tam zleciała bez broni. Tak, zauważcie, że powiedziałam bez broni, bo gdybyśmy użyli broni, to jest fajny bug. Ale już oni pewnie wiecie, szczególnie, że już to robiłam. Tutaj mamy pierwszą deskę. W sumie mogę ją przybić. Pozostało 5 do zrobienia. Okej, okay, czy one się odliczają? Dobra. W porządku. Tych piekielników już nie zbieram, bo mi się po prostu nie chce. Okej, okay, mamy patrzeć za kluczem w okolicy. Gościu, nienawidzę Cię, nie? Co Ty zrobiłeś, człowieku? Tędy powinnam też móc wejść. Widzę, że nie mogę. No dobrze, nieważne. Dobra, zrobię większy łuk, żeby stąd nie wylecieć i zrobię F5, bo tutaj się zaczynają platformy, które latają po prostu w powietrzu. Ten klucz, to jak na mój gust, to mógł się gdzieś ześlizgnąć, powiem szczerze. I tutaj jest w ogóle pierwsze wejście, ale tutaj nie ma w ogóle żadnego strażnika i to jest bardzo dziwne. Bo to tutaj jest pierwszy jakby tu są strażni, Tu są kopacze w środku. Dobra, to zejdziemy tam na dół. Wiecie co, ja się wezmę. Tak lepiej. Już! Cicho, alep. No już tam cicho, nie marudź. Ok, z Tobą nie mogę gadać. Kopacz, mogę dalej was pocieszać? Nie, już nie muszę. Dobra. Kopacz, bo tutaj powinien być strażnik, który tych kopaczy pilnuje. Mam pochodnia. Kurde, na cholerę zagadałam do tego kopacza. Nieważne. Tutaj powinien być gdzieś strażnik, który to wszystko uważnie nadzoruje. Co tutaj tyle pochodni leży? Boże! Brandy, to chyba do ciebie przyszłam. Jak się masz? No ogólnie nieźle a ty. Mówisz jakoś bez przekonania, bo jestem wkurzony, zgubiłem swój pierścień. Rzeczywiście to wkurzające? Ja już poszukałem wszystko wokół, ale nie mogę go znaleźć, ponieważ mam tu pilnować, nie mam zbytnie czasu na poszukiwania. Co to był za pierścień? Zwiększa siłę i zręczność. Jest znacznie to siłę zwiększa i nie jest zbyt cenny, ale miałem go jeszcze sprzed czasów bariery. Podarowany mi go w Korinis. Mogę poszukać tego pierścienia. Naprawdę? Zrobisz to dla mnie? Ostatnio niezbyt wiele poruszam się po kopalni. Zapewne jest gdzieś tu w pobliżu. Dobra, no. pierwszy powinniśmy zauważyć, bo pewnie świeci na kilometr. Panie Strażniku, widzę, że ciebie nie mogę zaciągnąć, żebyś się zamienił z pewnym gościem. No, już nie maruć. Tam na dół teoretycznie można by było zejść, ale to chyba głupie. Tam jest jakiś szkielet. Jak myślicie, zginę? Opa! Siema pani szkielecie. Już miałam powiedzieć, że to było głupie, ale udało mi się wrócić na górę. E, tam na górze byłam. Za pierścieniem by się trzeba było rozejrzeć. Gdzie ten palant mógł zgubić pierścień, kiedy stoi cały czas w jednym praktycznie miejscu? No halo. Raczej nie na górze, nie? Drabina. Może ty coś wiesz, Alep? Nie. Kompletnie nic nie wiesz. Hmm. Widzę, że znalezienie czegokolwiek w tej kopalni to będzie graniczyło z cudem, dosłownie. Jak na mój gust, to jemu ten pierścień musiał spaść tam na dół, jak nie wiem. Założę się, że jak wyciągnę broń. E, tak, tu jest szyb z pełzaczami. Wiecie co, to ja się wczytam, bo i tak tutaj przyjdziemy, jeżeli byśmy mieli tu przyjść. Dobra, wiemy, że tutaj jest zadanko. Właśnie je zebrałam od Brandika, tak? On tak miał na imię? Brandik, chyba tak. E, dobrze, także lecimy dalej. Tutaj w okolicy nie było chyba żadnych desek do przybicia. E, więc co, wyjdziemy wyżej, może nie? No, raczej tak. Raczej wypadałoby wejść wyżej i zobaczyć, co możemy tutaj znaleźć. Szukamy też tego klucza, o którym mówił jeden z kopaczy. Okej, okay, tam też ktoś jeszcze jest. Aha, bo tam jest ten teleport. Dobra. To za chwilę, bo my się tutaj teraz kręcimy po okolicy, w sumie dosyć solidnie. Tutaj Santino. Jest ja to, bym też chyba nie rozmawiałam, a rozmawiałam jednak. A nie, nie rozmawiałam, fajnie. Mamy nowego handlarza, jakby. Dobra, zaraz się rozejrzę w okolicy e, miejsca, gdzie był Drake, bo to nie jest tutaj, że tak powiem, bo Drake był w innym miejscu trochę. Drake stał tam bardziej w tamtym miejscu, gdzie mamy te zawalenia tutaj. Siup! O, mam Cię! Kluczyk! Siema! panie strażniku. Dobra, to musimy koledze to odnieść jeszcze. Yy, tutaj na górze jest zawalone. Dokładnie. okej, okay. tutaj jeszcze ktoś ma jakieś imię, czy nie za bardzo? Yy, jeszcze jest Glen. No i Fengto, z którym już rozmawialiśmy. A może mogę mu coś powiedzieć nowego? Witaj. Co tam masz do powiedzenia? Do zobaczenia. No świetnie. Czyli nic wielkiego. Dobra, komu ja miałam ten kluczyk przynieść? Pierścień, nie. Klucz Kalwina. Dobra, Kalwin. A czy tutaj nie było niczego do naprawy? Kompletnie niczego po drodze. W ogóle? Ok. Wiecie, bo jest ja za tym też się muszę dosyć solidnie rozglądać, żeby nie było potem, właśnie, że to ominę czy coś. No, ale nie blokujemy się. Dobra, tutaj raczej nie ma co też naprawiać w tym miejscu. Dobra, ja najwięcej chyba widziałam tych rzeczy do naprawy tam niżej. Tutaj coś znajdziemy. O, skrzynia. Wygląda jak ta ukryta. Ale niestety nie mogę nic z nią zrobić, czyli jest do otwarcia na wytrych. Podejrzewam, że w którymś miejscu, gdzie są kopacze, to uda się to znaleźć. No cóż, no dobrze. Znaczy kopacze, pełzacze. Powiedziałam kopacze czy pełzacze? Nie wiem, ale chodziło mi o miejsca z pełzaczami, bo tam też może być co nieco. Pochodnia. Tutaj już ogarnialiśmy tą deskę, więc ta nas już za bardzo nie interesuje. Ładnie? Tak, jak najbardziej, już jest ogarnięta. Pierwsza decha. Siup? No, tak na krawędzi, to wiesz co? Skoczyłeś. Dobra, tu jest Calvin, więc oddajmy mu kluczek, bo już go mamy. Calvin, eee, znalazłem klucz. Naprawdę doskonale. Oto on. Dziękuję, ale zaraz, co za gówno, klucz ma uszkodzone parę ząbków, nie mogę go użyć. Nie mógłbyś go zanieść do Rexa? Może go naprawi? Myślę, że mogę to zrobić. Dziękuję bardzo. Dobra, i tak zmierzamy na dół, więc do Rexa na spokojnie możemy to zanieść. Zrobię sobie zapis, a nawet dwa zapisy, i stały, i taki właśnie szybki. Żeby też, wiecie, jak się coś zepsuje z F5, to żeby się nie zepsuło na Amen. I takie tam sprawy. Dobra, siup. Tutaj jakaś deska, coś? Do przygwozdzenia? Chyba nie. No już miałem się drzeć, że błagam, tylko się nie wywal na twarz, nie? A może tutaj? Ulbert ma jakieś coś ym, do przybicia. Masz coś do przybijania? Nie mam pojęcia. Yy, raczej nie. Mam nadzieję, że to nie jest w takich miejscach, że muszę... W... Na ja tam wchodzę, już tam byłam przecież przed chwilą. Nieważne. Mm, tutaj jest kopacz, Victis. Rozmawiałam z Victisem, prawda? Tak. Ee, Jan. E, dobra, dobra. Grimes. Fajnie. Pochodnia, fajka wodna. Wiecie, jeśli tak coś rozglądam, bo. Deska właśnie. Tylko, czy ja dosięgnę tej deski. Jasne, jak najbardziej. Super, pozostało cztery do zrobienia. Tam na dole na pewno były jakieś deski, bo widziałam. E, dobra, na pełzacze się na razie nerwę, bo to po prostu nie ma sensu. Miałam iść do Reksa, nie do Reja prawda? Mogę zagadać do, do Reksa, znaczy do Reja ale. Tak, ty uczysz mnie tylko skradania. Tak mi się właśnie wydawało. Dobra, pełzarze to tam na razie mało ważne są. Niech sobie tam żyją w swoim ekosystemie. Ja chwilowo nie chcę mieć z nimi kompletnie nic do czynienia. E, czy nie było tam uchłopoty w jednym szybie? Deski jakieś? Chyba nie. A może to ty? O, jest problem. A co się stało? Strażnik na dole źle znosi gorąco, dlatego chce zamienić się ze mną, prawda? Dokładnie. A co dostanę za zmianę swojego posterunku? Yy, zdaje się, że masz jakieś propozycje. Mogę ci zabronić trochę tytoniu. Ha, tytoń, skąd go weźmiesz? Mogę ci jedno powiedzieć, odkąd tu utknęliśmy, nie dostaliśmy ani jednej młodego bagiennego ziela. Na razie nie mam pomysłu. Dobrze, jak się namyślisz, pytaj. To czego chcesz, więc tak, w zaopatrz mnie w jedzenie. Co? W tak trudnym czasie nie zrezygnuję z szynki. Następnie 5 pochanków chleba i 5 kawałków sera na dokładkę. I chcę coś do picia, więc jeszcze ze 3 piwa i butelkę wody. Coś jeszcze? Skoro już pytasz, to tak, jeszcze w ramach rekompensaty 10 bregrudy. Jeśli to wszystko, postaram się to szybko zdobyć. Pospiesz się, póki się nie rozmyśliłem. Co do propozycji, tak. Oto woda. Dobrze, tak trzymaj. Oto ruda. Serio? Czy muszę pokreślić troszeczkę amciu? Tak, dobrze. A tutaj są pełzacze, czy to jest wolny szyb? Że się tak zapytam z ciekawości. Jasne, że tam są pełzacze na dole. Czy tam jest jakaś skrzynka na górze? Ano jest. Dobra, te piekielniki to już mnie po prostu... Czy ja tą skrzynkę mogę otworzyć? Tylko muszę do niej bardzo ostrożnie podejść. Skrzynia. Jezu, tak, mogę ją otworzyć! Męzurka, bryłka, rudy. Ale dużo bryłek. Oh my god. Mineralna pochodnia. Dobra, super. Mamy to. Czyli widzę, że dzisiaj ładnie z zadaniami nam idzie. Normalnie trzeba przyznać, że. Wow! W porządku! Nawet bardzo w porządku! Tam faktycznie te czy jakieś takie dziwne, zmutowane jakieś. E, tą pochodnie to kto chciał? Jakiś kopacz, nie? Ale tam bardziej w tym drugim szybie, już na samym dole. Dobra, dla ciebie muszę zrobić żarło. To troszeczkę trzeba pozbierać jedzenia. Tylko nie wiem, czy się na mnie nie fochną za zbieranie żarcia. Raczej nie, ale kto wie. Dobra, bo nie widziałam chwilowo żadnego drewna do kopania i nie podoba mi się to. Znaczy drewna, żadnej deski. Może tutaj coś będzie ciekawszego. Yy, dobra, obejdźmy najpierw tutaj, w tej okolicy. Pochodnia, strażnik, piekielnik. Piekielnik. Piekielniki. Tam też są pełzacze, co na razie tam nie idziemy. No i ja się miałam właśnie tutaj potem kręcić. Dobra, widzę, że dzisiaj troszeczkę sobie pospacerujemy. Chodźmy do Rexa. A to Rex jest chyba jeszcze na dalej, co nie? Chyba tak. Hans, to by już pomogłam. Tutaj powinny też być deski do ogarnięcia, ale nie widzę nigdzie. Dobra, przejście między światami. Hop. Kopacz, kopacz, strasznik. Kamień szlifierski, Rex. Ehm, możesz naprawić ten klucz. Daj spojrzeć. Skomplikowana rzecz, ale postaram się. Dziękuję. Będzie gotowy na jutro. Dobrze, na razie. W porządeczku. Dziękuję ci, gościu. No co, może jeszcze skoczymy oddać tą pochodnię. Jeszcze mieliśmy do Psidona się udać. Mówił nam o nim Aaron. Tak dobrze mówię? taki gościu na A. Porozmawiamy o grzybach. Przyjdź później. Okej, okay, dobra. To szybko widzę. Przyszło, szybko poszło. Wiecie co? Aż wejdę na górę się upewnić, czy tutaj nie ma niczego do przybijania. Jasne, że nie ma. A w ogóle, ja mogę kopać rudę? Uderz. Oceń swoje zdolności. 15%. Uderz. Jestem w stanie coś wykopać? Jedna bruka rudy. Dwie. O Boże, jestem w stanie kopać. Nie wiedziałam, że cień może być kopaczem, nie? Kurczę, wytrzymała ta bryłka. Co już jest koniec odcinka niemożliwe. Podłamki spływem okolice. Dobra, ogarnę się z tą rudą. Oddamy tą pochodnię i na tym sobie zakończymy odcinek. Ocej mojej zdolności. 20%. Dobra, nie będę już męczyć tej bryłki rudy. Jednakże udało nam się co nieco z niej wykopać. Wow, nie spadłam na buzie. <grym> Fajnie. Tutaj nie było żadnych desek. Prawda, tam dalej są deski? A tym od ludzi. Bez sensu. Dobra, mam nadzieję, że nie ma żadnych desek, desek koło tamtych strażników, bo jeżeli są, to będzie mi bardzo przykro. Bo tam to miejsce troszeczkę nie działa, że tak powiem. Dobra, kopacz, którego poszukuję powinien być za tą barierą. Kopacz. On tutaj pracował. Olfek to był chyba, prawda? Nie, to nie był Olfek, ale jakiś gościu... O, Hugo, właśnie. Zaraz są Twoje pochodnie. Dziękuję. Czus. Fajnie, fajnie. Sprawdźmy jeszcze dziennik przed zakończeniem. Łopanie. Poszukiwanie łapówki. Dobra, to musimy poszperać po prostu. Spokojnie. Pierścień Brandika. Zgubił swój pierścień, powiedział, że ostatnio nie odchodził zbyt daleko. Rex będzie mógł naprawić klucz. Naprawa belek. Jan mówił, że w kopalni jest 6 miejsc, które wymagają remontu. Wąż utracił swoją brzytwę i nie może ludziom świadczyć usług. Odpoczynek Ornbasan, to jesteśmy w trakcie i wstrząsy. Rolok powiedział mi, że to nie strumień wody, spowodował wstrząsy i zawalenie kopalni, a coś innego. E, dobra, moi drodzy, e, kończymy w sumie w tym miejscu, w którym zaczęliśmy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie zajmiemy się znowu kolejnymi zadaniami. E, na pewno odbierzemy klucz. Od Reksa, no i przydałoby się zająć tymi miejscami, które są do odbudowy. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Słyszymy się już w kolejnym. Cześć.